Czy ktoś mi odpowie na pytanie, co to jest? Bo znalazło się to w niewyjaśnionych okolicznościach na naszym stole redakcyjnym między gazetami. Lucjan, ale ty się nie śmiej, ty mi pomóż. Teraz mnie ugotujesz. Ja myślę, że to jest bardzo stary, analogowy wiatrak. Jak to wiatrak? Zobacz, jak ci jest za ciepło, to możesz sobie tak zrobić. Do tego jest grzebień, gdyby ten podmuch wiatru cię rozczochrał. Jakoś tak nie dowierzę. Ja nie wiem, kiedy ty prawdę mówisz. Pan Janusz Kasztelewicz zaraz nam to wyjaśni. Gospodarstwo pośrednie. Do czego pan używa tego sprzętu, proszę powiedzieć? To jest podstawowe urządzenie do poskamiania pszczół, wytwornica dymu, tak zwany podkurzacz, gdzie troszkę podymimy, w związku z tym pszczoły dążą do nabrania miodu do wola, stają się łagodne i można przynieść... Ale ducha musi być coś w środku, czy pan powie, że mnie tak poskramia? Nie, no to jest dym. Aha. A ten dym z czego pochodzi? Ze starego próchna, z takich tektury, no bardziej ekologicznie jest lepszy. Albo wióra, które mamy się... Mamy jeszcze grzebień. No grzebień, to jest szczoteczka do omiatania pszczół, szczoteczka. Z plastrów, jeżeli chcemy tak, żeby tych pszczółek nie gnieść, poszerzając wielkość, dodając następny korpus, tak żeby te... Albo przy miodobraniu, kiedy już pszczoły napełnią cały plaster, kiedy miód dojrzeje w ulu, kiedy dochodzi do tego najciekawszego momentu, czyli miodobrania, to sobie tą szczoteczką omiatamy. Jak pan zauważył, mam jakieś takie problemy tutaj z terminologią, z dziedziny pszczelarstwa. Zanim o tych słoikach, które tutaj też licznie wypełniły nasz stół, taka szpachla? No to jest dłut topasieczne, podstawowe do rozdzielania ramek, plastrów, do zeskrobania nadbudowy. Do pozyskania propolisu. Także to jest szczoteczka, dłuto, podkurzacz, podstawowe akcesoria. Kawałeczek jakieś siatki na głowę zabezpieczyć. Żeby... Niezbędne, żeby uzyskać miody. Szanowni Państwo, może pszczoła. Ja uważam najważniejsze zwierzę na kuli ziemskiej. Bez pszczół nie byłoby jabłek, gruszek, śliwek, w tej chwili czereśni, bo one zapylają. I ta wartość, którą pszczoły dają poprzez zapylanie, określa się na 80-85%. To, co tu jest, niektóre słoiczki na tym stoliku, to jest ta dodatkowa wartość, ale dla pszczelarza jest ona podstawowa. 85% dla społeczeństwa zapylanie, a dla nas, dla konsumentów, dla pszczelarzy to jest miód, pyłek, pierzga, propolis, mleczko pszczele. Ale już pan używa takich trudnych określeń. To są pierzga... Może ulowe ostatnio jest modne. Żeby... Przepraszam, może ja nie powinnam tego mówić, ale ja czuję się tak jakoś nieswojo, bo pan mówi jakimś obcym języku dla mnie. Zapraszamy do pasieki na taki staż kilkudniowy. Ale może pan wyjaśni, propolis? Propolis jest to substancja żywiczna, zbierana z pąków drzew. Pszczoły przynoszą do ula. Jest to, w skład tego propolisu wchodzi ponad 400 różnych składników, elementów. Ma właściwości bakteriobójcze, bakteriostatyczne, regenerujące tkankę, znieczulające. W związku z tym z propolisu maści na oparzenia, odleżyny, żylaki podudzi. No coś fantastycznego. Oglądając pokazywane przez śląskich naukowców na przykład oparzenia, biedna świnka, oparzenie 150 stopni Celsjusza, rany pouparzeniowe, gdzie się aplikuje propolis, tam się jest szybkie ziarninowanie, gojenie, prawie że blizny nie ma, a apteczne preparaty są, że tak powiem, mniej skuteczne. Czyli niezwykłe właściwości. Nie tylko zdrowie spożywając ten miód, ale także tabletki, propolisy, wszystko globulki, to, co pochodzi. Odżywianie, no ponad 400 mikroelementów. A pierzga, bo to jeszcze jest takim, pan użył tego określenia, to jest w słowniku pszczelarskim i nic mi to nie mówi. To może tak. Pokarmem dla pszczół jest raz energia, to jest miód, czyli glukoza, fruktoza, a to, co my spożywamy, mięso, jaja, ryby i warzywa, to jest w pyłku kwiatowym. Pyłek kwiatowy, pszczółka odwiedza kwiatki, zbiera pyłek na trzeciej parze odnóży, przynosi do ula, my im tam każemy się przeciskać przez kanaliki, zdejmujemy, suszymy i to jest cała tablica Mendelejewa mikroelementów, enzymów, witamin. Podstawowy pokarm dla pszczół i jeżeli pszczółki przyniosą ten kuleczki do plastra, ubiją, dołożą trochę miodu, fermentacja mlekowa, jakby zakiszanie tego pyłku i powstaje w ten czas pierzga. To my w nomenklaturze pszczelarskiej nazywamy pierzga pszczela. Ona jest jakby bardziej przyswajalna dla organizmu pszczółek, pszczelich tych, i podstawowa karma, a my im pszczelarze trochę podbieramy, wydłubujemy, wyłuskujemy, czy tam metody wysuszenia, przemrażania, pozyskiwania. I w ten czas, jeżeli mamy pierzgę w miodzie,
taka 20-procentowa, czy koreczki. No jest to super odżywka. Ja sobie często mówię, żartując mówię poważnie, że jeżeli pacjent przeżyje, bo jeden, drugi, trzeci antybiotyk, w końcu ten czwarty zadziała i pacjent powraca do zdrowia, to żeby był pełni żywotni, to takie 2-3 słoiki pierzgi skonsumuje i w ten sposób może brykać i brzykać. Ale też jako profilaktykę oczywiście jak najbardziej, zalecamy. Szczególnie no, na, można powiedzieć na przednówku, w tej chwili nie ma tego typowego przednówka, ale odżywianie. W Warszawie tutaj była pani doktor Jadwiga Górnicka, która w czasopismach kobiecych polecała tą właśnie pierzgę na różnych dla dzieci chorych na celiakę, na odżywienie, dożywienie, uodpornienie organizmu. A czy to jest prawda? Ponieważ no, tutaj są daty ważności, rozumiem, że tego wymaga też prawo, przepisy technologiczne. Miód podobno się nie starzeje. Miód ma taką właściwość, że piszemy na etykiecie, prawo dopuszcza do 3 lat przydatność do spożycia. I tutaj w warunkach pokojowych, czy w temperaturach tam normalnych pokojowych, on może być. Miodu nie trzymamy na słońcu, na witrynie sklepowej. Miodu nie powinniśmy kupować przy drogach, jeżeli słońce grzeje, tam parzy 30 stopni i są wystawione słoiki. Bo, dlaczego? Bo promienie słoneczne zabijają to, co w miodzie jest najcenniejsze, czyli enzymy, które pszczoła dodaje przy zbieraniu z kwiatku ten nektar, który ma tam 35-40% cukru, wody. W zacienionym, ciemnym miejscu najlepiej przechowywać. Ten miód, który znaleziono w piramidach egipskich, nadawał się do spożycia. Praktycznie niewiele był uszkodzony. Tak. A może mi pan podpowie, co wybrać? Wielokwiatowy, lipowy, rzepakowy, akacjowy, nektarowy, gryczany. Jeszcze pewno jeszcze jakieś egzotyczne. Bo ja stoję przed półką sklepową i tak stoję 5 minut, potem jeszcze 10, potem czytam te może etykiety, powiem przeciwko potem sobie, się zastanawiam. Przeciwko sobie, że trochę zależy od upodobań z dzieciństwa, dwa od troszkę kasy, bo miód wielokwiatowy jest jakby najtańszy, potem są szczebelek lipowy, akacjowy, gryczany, nektarowo-spadziowy. Miody, my to czasami nazywamy, bo jestem pochodzę z południa Polski, miód spadziowy, jakby Mercedes wśród miodów, to jest cena tam 2,5 razy większa od wielokwiatu. I jeżeli miód nie popsuje pszczelarz, nie popsuje firma, która konfekcjuje ten miód, czyli nie przegrzeje, nie są uszkodzone enzymy, które pszczoła dodaje diastazę, to w ten czas dla nas to jest 90% to jest w każdym miodzie. A lawendowe są już w Polsce? A teraz, jeżeli na przeziębienie to miód ewentualnie lipowy, no bo napar z kwiatu lipy, herbatki napotne, miód akacjowy, delikatny dla dzieci. A lawendowe są już w Polsce czy nie? Z importu tak. U nas z importu, nie ma szans. Nie, u nas nie ma takich dużych pól lawendowych i dlatego nie ma miodu lawendowego. Szkoda. Zabiorę ten pyłek, otworzę, powącham, spróbuję. Pachnie jak miód. Jakbym otworzył pyłek kwiatowy. Potem pszczółki jeszcze produkują, szanowni państwo, mleczko pszczele. Łyżeczkę do wody? Po kolei może być łyżka. I teraz tak, albo pyłek do wody, łyżka miodu, wieczór sobie przygotujemy, żeby te enzymy zaczęły bardziej działać. Rano wypijamy taką szklankę mikstury i power na cały dzień. Nie rozpuszcza się ten pyłek, to tak ma być. Chwilę musimy poczekać. Panie Januszu, skąd wiadomo, że ten miód jest lipowy, tamten jest spadziowy? Przecież taka pszczoła to sobie lata gdzie chce. Na wiosnę kwitną rzepaki, w związku z tym pozyskujemy miód rzepakowy. Potem przewozimy pasieki. Czyli one są z różnych okresów? Z różnych okresów. No, miód spadziowy dopiero teraz zaczyna występować, czyli to kolizji nie ma. Trzeba, jeżeli do ula pszczoły przyniosą, wirujemy. Tu taki, tu taki. A najgorętszy okres pracy pszczelarza kiedy? Maj, czerwiec, tak. Kiedy to się wszystko w kwietniu budzi do życia, kiedy pszczoły chcą naturalnie, czyli nastroje rojowe. Czasami bywa, że rój się wyroi. No na wspólnej 30 w Ministerstwie Rolnictwa obsługuje 4 rodziny pszczele. Tydzień temu telefon, panie Januszu, bo jakaś potężna chmura pszczół na świerku siada. No, to jest naturalne. To już kłopot. Ale jeszcze bym wspomniał, że... mleczko pszczele, czyli to jest ta wydzielina gruczołów gardzielowych przez pszczoły karmicielki, którym karmione są larwy i na przykład matka królowa, która jest tylko karmiona mleczkiem pszczelim przez całe życie, na dobę potrafi złożyć 2,5 tysiąca jajeczek, czyli w tym mleczku pszczelim jest wszystko. I teraz krem z mleczka pszczelego, mleczko pszczele z miodem. A o tym słyszałam. Żartujemy sobie, że mleczko pszczele da ci wiele szczęśliwszy niż wesele. Czyli troszkę jakby afrodyzjak.
Ja nie, bo ja słyszałam o nawilżaniu, ja nie polecam, ale o afrodyzjaku nie. Nie polecam pszczelarzom kupowania kremu z mleczkiem pszczelim swoim kobietom, bo one się odmładzają o kilka lat i potem szukają sobie młodszych towarzyszy do pasieki. No. Pani Jarosz, coś w tym jest. Mówimy o produktach, mówimy o miodach. Wspomnieliśmy trochę o pszczołach. Jak się mają pszczoły w Polsce? Co możemy zrobić? Może tak. Mamy gdzieś 1 300 000 rodzin pszczelich. Ubiegła zima była bardzo kiepska i 35-40% ubyło. Ta zima, ta wiosna jest łagodniejsza. Pszczelarze się już trochę bardziej nauczyli postępować. Mamy tam dolegliwości, czyli choroby waroza i tam inne. I w tym roku odpukać na razie jest mocno poprawnie. Miód rzepakowy, miód akacjowy. W tej chwili lipy kwitną w pełni. I na pogoda zdrowie, i smacznego. I tego wszystkim absolutnie życzymy. A panu bardzo dziękujemy za wizytę. Przed nami krótka przerwa. Ja